Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejna cnota, którą powinniśmy praktykować, jest to cnota umartwienia. Chrystus powiedział: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Żeby być naśladowcą Chrystusa, musimy wypełnić te słowa Chrystusa. A co znaczy zaparcie się samego siebie? Nic innego jak umartwienie miłości własnej. I właśnie na tym polega ta cnota umartwienia, by umartwić miłość własną. Jeśli chcemy być zbawieni, to nie pozostaje nam nic innego jak umartwić miłość własną, bo biedna ta dusza, która kieruje się miłością własną. Na czym więc polega to umartwienie? Ono przybiera dwie formy. Wewnętrzną i zewnętrzną. I najpierw powiemy sobie o tym umartwieniu wewnętrznym. Umartwienie wewnętrzne polega na pokonywaniu namiętności, która jest w nas, a zwłaszcza namiętności głównej, którą oczywiście trzeba znaleźć i zbadać, jaka to jest namiętność główna, która przeważa w nas. Jeśli nie będziemy walczyć z nią, skażemy się na zatracenie. Jeżeli będziemy ją pokonywać, tą główną namiętność, która jest w nas, zobaczymy też, że z łatwością też pokonamy inne. A więc też ważne jest to, żeby znaleźć tą namiętność, tą wadę w nas główną. Główną wadę, która jest przyczyną innych. Niektórzy jednak pozwalają zdominować się tej wadzie, bo uważają się za dobrych ludzi. No przecież nie jest ze mną tak źle. Zwłaszcza widzimy to, kiedy zaczynamy się porównywać do innych. Widzimy, że inni mają więcej wad, a my takich wad nie mamy. Ale wystarczy, że jedna w nas się zakorzeni. Jedną zlekceważymy, a wtedy, jak mówił święty Cyryl, wystarczy jedna dziura, by zatopić statek. Tak, wystarczy ta jedna wada, jedna namiętność, by nas zatracić w piekle. A więc bądźmy ostrożni i uważajmy. Nie poddajmy się żadnej wadzie, bo każda może nas oddzielić od Pana Boga i może nas popchnąć do wiecznego potępienia. Przejdźmy teraz do umartwienia zewnętrznego. Ono polega na umartwieniu popędów zmysłowych, a więc na umartwieniu naszych zmysłów. Ludzie, którzy żyją doczesnością, patrzą z politowaniem i nazywają okrutnymi świętych, którzy odmawiają swoim ciałom wszelkiego zadowolenia zmysłowego, którzy umartwiają się różnymi dyscyplinami, włosienicami i pokutami. A święty Bernard zauważa, że to właśnie tamci są okrutni wobec siebie, ci światowcy. Dlaczego? Ponieważ dla nędznych i krótkich przyjemności ziemskich skazują się na ogień piekielny. A więc lepiej się by skazać tutaj na umartwienie na ziemi, które przecież trwa krótko, niż skazać siebie na ogień wieczny. Są tacy, i to wśród wierzących, którzy twierdzą, że owszem, trzeba zakazać sobie, odmówić i zakazać ciału rozkoszy, która jest zabroniona, ale gardzą umartwieniami zewnętrznymi, bo przede wszystkim trzeba się skupić na umartwieniu wewnętrznym, czyli to, które dotyczy umartwienia woli swojej. Zgadza się, trzeba przede wszystkim umartwić swoją wolę, ale trzeba umartwiać także ciało, dlatego że umartwione ciało z trudem będzie się sprzeciwiać i będzie nieposłuszne Panu Bogu. Święty Jan od Krzyża nawet mówił, że ten, kto uczy, iż niekonieczne są umartwienia zewnętrzne, takiemu nie należy wierzyć, nawet gdyby czynił cuda. Tak mocno i ostro powiedział święty Jan od Krzyża. Kto uważa, że umartwienia zewnętrzne, cielesne nie są ważne. Dobrze, ale przejdźmy do praktyki. Na czym polega praktykowanie umartwienia tego zewnętrznego? Ono dotyczy zmysłów. I tak, po pierwsze trzeba umartwiać oczy. Mówimy, że oczy
są zwierciadłem duszy. No bo rzeczywiście przez wzrok do duszy wchodzi wiele spraw, wiele rzeczy. I dlatego najpierw trzeba umartwić swój wzrok. Pewien pogański filozof, aby uwolnić się od nieczystości, dobrowolnie wyłupał sobie oczy. Oczywiście to nie jest postawa godna naśladowania dla nas, ale my powinniśmy duchowo wyłupić sobie oczy, to znaczy być ślepymi na wszelkiego rodzaju podniety zmysłowe. A więc zadać sobie święte umartwienie naszym oczom. Święty Franciszek Salezy mówił: kto nie chce, aby nieprzyjaciele wkroczyli na plac, musi zamknąć bramy. Bramami naszej duszy są oczy. A więc jeśli nie chcemy, żeby nieprzyjaciel wkroczył do naszej duszy, trzeba zamknąć bramy. Jeden ze świętych, święty Sales, mówił: nie tyle patrzenie, ile ponowne wpatrywanie się jest przyczyną upadku. A więc, kiedy nawet nasz wzrok pokierujemy i zobaczymy coś, co budzi nas niepokój, coś, co popycha nas do nieczystości, do myśli, już tam wzroku nie kierujmy. A więc strzeżmy nasz wzrok. Umartwiajmy oczy, ponieważ bardzo wiele osób z powodu właśnie wzroku, oczu, trafiło do piekła. Po drugie, trzeba umartwić język. Powstrzymać się od obgadywania, obrażania innych lub opowiadania zdrożnych rzeczy, nieczystych rzeczy. I czasem jedno nieprzyzwoite słowo może spowodować następstwo wielu innych grzechów, niż gdy coś powiemy jawnie nieprzyzwoitego. Takie półsłówka czasami, takie dwuznaczne opowiadanie czegoś, wyśmiewanie się z czegoś, jakiejś nieczystości, jest czasami gorsze i ponosi gorsze skutki niż powiedzenie wprost czegoś nieprzyzwoitego. Oczywiście nie zachęcam do tego, żeby mówić rzeczy nieprzyzwoite, tylko mówię o tym, że każde słowo, które chociażby, no, które po prostu za sobą niesie jakąś dwuznaczność, jakąś nieczystość, jakieś skojarzenia, jest złe po prostu. Trzecia sprawa to jest umartwienie swojego apetytu. I to jest jedna z trudniejszych spraw, która jest obecnie bardzo lekceważona. Święty Franciszek Salezy mówił: trzeba jeść, aby żyć, a nie żyć, aby jeść. A jednak wielu żyje, aby jeść. Zwróćmy uwagę, jakie teraz jest nastawienie na konsumpcję, żeby jeść, mieć, pochłaniać wszystko, zużywać. A zużyte już wyrzucamy, bo jest nam niepotrzebne. A tak naprawdę obracamy w ruiny naszą duszę i zdrowie naszego ciała, kiedy nie powstrzymujemy się od pragnień dotyczących pokarmu. A więc nieumiarkowanie w jedzeniu popycha nas często do niewstrzemięźliwości. Święty Kasjan pisze, że ten, kto jest syty pokarmów lub rozgrzewających napojów, takich jak wino, wódka i tym podobnych, ten nie może nie czuć także wielu nieczystych pokus. Czy w takim razie, zapyta ktoś, nie powinniśmy więcej jeść? Tak, można jeść, ale przy tym trzeba zachować, trzeba tak jeść, żeby zachować siebie przy życiu, ale nie dogadzać sobie jedzeniem, czyli nie zachowywać się jak zwierzę w czasie jedzenia. A zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy dręczeni nieprzyzwoitymi pokusami, powstrzymujmy się od nadmiarów pokarmów mięsnych i nadmiaru wina. Dlatego, że napoje alkoholowe bardzo wielu popchnęło do nieczystości. Nadużywanie alkoholu nie tylko jest groźne przez to, że możemy popaść w pijaństwo,
bo to jest grzech śmiertelny, pijaństwo, ale także popycha do nieczystości. Nieposkramianie siebie w jedzeniu też popycha bardzo często do nieczystości. Hołdujemy swojemu ciału. Nie ma w nas cnoty wstrzemięźliwości. I dlatego warto zadać sobie post od pokarmów, od czasu do czasu zwłaszcza. No, dobrą praktyką jest zadawanie sobie postu lub wstrzemięźliwości w soboty ku czci Najświętszej Maryi Pannie. Wielu to czyni nawet o chlebie i wodzie, co jest naprawdę godne pochwały. Ale przynajmniej starajmy się zachować post w Wigilię siedmiu głównych świąt maryjnych. Jakie to są? Pierwsze to jest oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny, teraz nazywane ofiarowaniem pańskim. Drugie, zwiastowanie. Trzecie, nawiedzenie. Czwarte, wniebowstąpienie. Piąte, narodzenie pańskie. Szóste, ofiarowanie. I siódme, niepokalane poczęcie. A więc w Wigilię tych świąt starajmy się przyjąć post. Najlepiej o chlebie i wodzie, a jeśli nie, to chociaż odejmijmy sobie pokarm. I chciałbym jeszcze na zakończenie tych rozważań o wstrzemięźliwości od pokarmów, ujmowania sobie pokarmów, przytoczyć to, co napisał święty Alfons. Sami oceńmy to, przeczytam te słowa. Proszę Cię o zachowywanie przynajmniej postów nakazanych. Niektórzy wieczorem spożywają 15 do 20 uncji i mówią: wystarczy, że nie mam poczucia sytości. Nie, to nie wystarczy. W posty nakazane można wieczorem spożyć co najwyżej 8 uncji i to jedynie na mocy zwyczaju, ponieważ dawniej można było przyjmować pokarm tylko jeden raz w ciągu dnia. Przytoczyłem ten fragment, żeby pokazać, jak złagodzone teraz zostały posty. Najpierw powiem, ile to jest uncja. To jest 27 gramów, a więc tutaj święty Alfons mówi o tym, jakby opierając się, że wielu mówi, że w posty nakazane wieczorem mogą spożyć 400 do 550 gram pokarmu. Czyli około, no powiedzmy, pół kilo jakiegoś pokarmu. A święty Alfons mówi: nie. W posty nakazane wieczorem spożyć możemy najwyżej 8 uncji, a więc 200 gram jakiegoś pokarmu. I uzasadnia to, że kiedyś można było spożyć tylko jeden posiłek w poście nakazanym w ciągu dnia. A teraz ta praktyka i tak została obniżona. Moi drodzy, a jak wygląda to teraz? Jeszcze 50 lat temu te praktyki pokutne, postne były surowsze, a teraz zupełnie zostały złagodzone. Wielu to tłumaczy i mówi, że no tak, bo nie można przecież zmuszać nikogo do postu. To powinno być dobrowolny czyn dla Pana Boga. I stąd mówią, że to są posty nakazane, no takie minimum, a każdy katolik powinien sam nakładać sobie posty dobrowolnie, żeby to była ofiara miła Panu Bogu. Ale jaka jest praktyka? Odjęcie tych postów spowodowało, że katolicy jeszcze się zwalniają z tych postów, które obowiązują teraz. Chociażby z piątkowej wstrzemięźliwości. Jeszcze coraz bardziej, także już niedługo to w ogóle się zdyspensujemy od wszystkiego. Czyli zamiast według wielu, i to nawet kapłanów, którzy twierdzą, że po to było właśnie to obniżenie czy też uszczuplenie tych postów, że jakby miało zwrócić naszą uwagę na dobrowolność, a stało się coś wręcz przeciwnego. Dlatego zwróćmy na to uwagę. Warto poczytać sobie, jak wyglądały dawniej posty, i chociażby wrócić do takich postów dawniejszych. I to już będzie naprawdę dużo. No i ostatnie już umartwienie. Czwarte to jest umartwienie słuchu i dotyku. W jaki sposób umartwiamy te zmysły?
No, słuchu przez niesłuchanie nieskromnych rozmów i obgadywania innych, co jest często bardzo trudne, nieuczestniczenie w takich rozmowach. A dotyk, by zachować ostrożność wobec innych, zwłaszcza no, płci przeciwnej, jak i też siebie, uważać na siebie przy dotyku, by nie pobudzać swojego ciała. Niektórzy twierdzą, że no, to tak dla żartu, że to jest takie niewinne. A święty Alfons zadaje takie pytanie. A kto sobie żartuje z ogniem? No właśnie, kto sobie żartuje z ogniem? A więc nie żartujmy sobie w takiej kwestii, bardzo ważnej kwestii, bo dotyczącej zbawienia wiecznego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.